Co to jest hejt? Słowo znane każdemu uczestnikowi mediów elektronicznych. Hejt jest tak powszechny, że już się do niego przyzwyczailiśmy. Dotyka przecież nawet tych, którzy zajmują się bezinteresownie pomocą dzieciom, zwierzętom. Ale szczególnie dzisiaj, gdy na stronach gazet, gdy w mediach non-stop słyszymy o tym, że są powody, aby nienawidzić, oglądając to, co się dzieje na ekranach, warto wyjaśnić, dlaczego nie należy nienawidzić. Dlaczego nie należy nienawidzić? Bo słowo hejt oznacza ja nienawidzę lub nienawiść. Dlaczego używamy tego angielskiego słowa? Czy chcemy ukryć to straszliwe uczucie, które się za słowem hejt kryje? Czasami zmieniając słowo, zdejmujemy z niego ten negatywny ładunek, to odrzucenie, które w nas budzi. Ja nie nienawidzę, ja jestem po prostu hejterem. Ale hejt to jest nienawiść. Rozbierzmy to słowo, co ono może znaczyć. Nienawidzę, a więc nie chcę widzieć. Kogo nie chcę widzieć? Nie chcę widzieć drugiego człowieka. Chcę usunąć go sprzed moich oczu. I to ja chcę to zrobić, bo to ja nienawidzę, nie chcę tego drugiego widzieć. Czy to dlatego mówi się, że nienawiść jest ślepa, bo nie chce na tego drugiego patrzeć? A przecież z drugiej strony nienawiść, tak jak miłość, nie może przestać na tego drugiego patrzeć. Tak, właśnie nie może przestać patrzeć. I o miłości, i o nienawiści mówi się, że są ślepe. Czy to, że jest się ślepym z nienawiści lub miłości, oznacza, że nie dostrzega się nikogo innego niż tego, kogo się kocha lub nienawidzi? Tak. I dlatego między kochającymi i nienawidzącymi powstaje szczególna więź. Powtarzam, więź, czyli to, co łączy i spaja te dwie osoby. Miłość patrzy z podziwem, nienawiść z chęcią zadania cierpienia. Dlaczego? Bo tak jak celem miłości jest zespolenie z drugim człowiekiem, wchłonięcie go w siebie, by się stać, jak to mówi Biblia, jednym ciałem, tak nienawiść oznacza więź, ale jest to więź szczególna, przewrotna, perwersyjna, więc wypaczona. W słowie nienawidzę jest jeszcze ten człon nawidzieć, a więc napatrzyć się. Na co? Na cierpienie, na poniżenie, ale przede wszystkim na odczłowieczenie tego drugiego. To nienawidzenie, to nawidzenie nie ma kresu, ale ofiara nienawiści ma swój koniec, i często jest nim okrutna śmierć. Choć ta śmierć nie musi być fizyczna, to może być przecież śmierć socjalna, społeczna, moralna. Skąd się bierze ta siła miłości i nienawiści? To siła uczucia, które owłada całym człowiekiem. Jest to owładnięcie całkowite, które znosi kontrolę moralną i nawet rozumową, a więc mającą jakąś miarę myślenie o osobach zakochanych, możemy tak powiedzieć. Bo przecież i miłość jest gotowa na zabójstwo z miłości, zjednoczyć się z drugim lub umrzeć, akt seksualny jest właśnie takim zjednoczeniem, stopieniem się w jedno ciało, gdzie obie osoby przestają istnieć. A jak się dzieje w nienawiści? W nienawiści zadawanie drugiemu człowiekowi jest formą
panowania nad nim, jest formą unicestwienia go, ale unicestwienia go z pozycji Boga. To ja decyduję o jego życiu i to ja wybieram moment jego i sposób jego śmierci. Stąd w nienawiści, w okrucieństwie, które ta nienawiść przynosi, jest taka euforia, stąd to poczucie boskości i to owładnięcie nienawiścią, ona daje radość, poczucie perwersyjnego szczęścia, kiedy jest realizowana. Ten związek miłości i nienawiści dostrzegł również Fiodor Dostojewski. W opowieści Starca z Osimy z braci Karamazow pewien lekarz stwierdza: im bardziej nienawidziłem ludzi konkretnych, tym płomienniej rosła moja miłość do człowieczeństwa. Wiemy, że tak jest. Często ta miłość ogólna, deklarowana, hasłowa, wykrzykiwana na placach i forach internetowych, skrywa prawdziwe nastawienie człowieka, a więc nienawiść. I tę nienawiść widać w relacji do konkretnego człowieka, tego, z którym się ma rzeczywisty, konkretny kontakt, tego, kto jest obok nas, z kim się spotykamy w sklepie, w szkole, w pracy. Ale dlaczego nienawiść chce się ukrywać? Bo chce ukryć swoje ubóstwo, swoją ślepotę, swoje ograniczenie. Ale ta miłość, ta nienawiść, ta słabość, ta ślepota nienawiści nie polega o tym, że się nie widzi. Bo to widzenie staje się ograniczonym widzeniem, ale przez to, że ograniczonym, szczególnie ostrym i natężonym, zawężonym do jednej kategorii. Ta kategoria może być różna. Nienawiść potrafi wymyślać te kategorie, korzysta z okazji, z sytuacji, czyta gazety, ogląda filmy w internecie. Tym, kogo się nienawidzi, może być Żyd, muzułmanin, katolik, prawosławny, może być ktoś, kto ma inny kolor skóry, może być człowiekiem żyjącym w innym kraju, może być Polakiem, bo nas też można nienawidzieć, może być Ukraińcem, Białorusinem, Rosjaninem, Niemcem. Lista jest niekończąca się. Nienawiść wciąż szuka, do kogo by się skierować. Dlatego, że nienawiść ma taką cechę, która wyraża się w słowach każdy. Każdy, powiedzmy, Żyd, każdy muzułmanin i tak dalej. I słowo wszystko co polskie, żydowskie, rosyjskie, wszystko co ukraińskie, wszystko co. I ta totalność nienawiści sprawia, że tej nienawiści może się przeciwstawić tylko totalny zakaz. Nienawiść ma w sobie taką euforię. Z niej rodzą się totalitaryzmy. Nienawiść nagradza tych, którzy nienawidzą. Daje uczucie boskości, euforię zniszczenia drugiego, zadawania mu cierpienia. Zauważmy, że kodeks karny, polski kodeks karny, i tak jest pewnie na świecie, proszę mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę. U nas to jest ten słynny artykuł 256. Każdy, kto głosi nienawiść etniczną, narodowościową, religijną, każdy bez wyjątku, a więc zakazuje się pod groźbą kary propagowania nienawiści, jakiejkolwiek, każdej nienawiści, bo temu każdy i wszyscy może się przeciwstawić tylko całkowity zakaz nienawiści, a więc nie możemy nienawidzić
nikogo z żadnego powodu. Skąd to wymaganie tej totalności? Dlaczego może warto byłoby wyłączyć z tej nienawiści zbrodniarzy, tych, którzy zabijają dzieci, krzywdzą? Trochę historii. Wiek XX był wiekiem nienawiści. Przeżywszy jej panowanie, ukarawszy zbrodniarzy tak, jak to było możliwe, sądami, trybunałami, jednak ludzkość nie wprowadziła nakazu nienawiści do zbrodniarzy, ale wprowadziła właśnie totalny zakaz tej nienawiści. Dlaczego? Bo nie można nienawidzieć trochę. Tak jak nie można być trochę w ciąży, nie można trochę kochać. Nienawiść to uczucie, które przejmuje władanie nad całym człowiekiem. Człowiek staje się chodzącą nienawiścią. Dlaczego jest ten totalny zakaz? Właśnie po to. Po to, abyśmy nie byli ślepi na różne sposoby. Abyśmy nie chcieli stać się Bogiem dla drugiego, byśmy nie sprawiali mu cierpienie, byśmy go nie zabijali. Dziękuję.